Cześć, dzień dobry, ja mam na imię Ania, a to jest kanał Znalezione Przeczytane i dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia filmu poświęconego tylko jednej książce i jednej autorce. I to jest taki trochę suplement do dwóch opublikowanych niedawno na kanale filmów z podsumowaniem wakacyjnym. To jest ostatnia książka, którą w pewien sposób chciałabym wyróżnić, jeśli chodzi o te książki przeczytane przeze mnie w wakacje. Będzie to Wiek paradoksów Natalii Hatalskiej w podtytule Czy technologia nas ocali? Wydał to Znak w zeszłym roku i wydaje mi się, że przynajmniej jeśli chodzi o tą naszą tutaj blogosferę książkową, vlogosferę, została ona trochę przemilczana, a wydaje mi się, że warto parę słów o niej powiedzieć. To jest bardzo nieoczywisty wybór, mój nieoczywisty wybór, bo jak wiecie, ja najczęściej sięgam po fikcję literacką, literaturę piękną, po non-fiction rzadko, a już zwłaszcza takie książki z półki popularno-naukowej tym bardziej rzadko pokazują się na tym kanale. Jeżeli Was zatem interesuje moje zdanie na temat tej książki, taki dosyć nieoczywisty wybór, albo interesują Was tego rodzaju zagadnienia, jak powinno funkcjonować społeczeństwo, którego głównym sposobem komunikacji i relacji są technologie, to być może ten film jest dla Was, a raczej być może ta książka jest dla Was. Zapraszam Was serdecznie. Może parę słów na samym początku o autorce, dlatego że Natalia Hatalska to nie jest jakaś bardzo szeroko znana postać, zwłaszcza na BookTubie. I wydaje mi się, że warto parę słów powiedzieć, żeby też naprowadzić Was na te zagadnienia, które poruszone są w tej książce. Tak najogólniej rzecz ujmując, to jest osoba z szeroko pojętego biznesu, ale chyba najczęściej przedstawia się jako założycielka i prezeska Fundacji Instytutu Badań nad Przyszłością. To jest In Future Institute i można też śledzić jej profil na mediach społecznościowych. Ja śledzę akurat jej aktywność na LinkedInie, czytam jej posty. Ona interesuje się współczesnymi trendami technologicznymi, a więc jest analityczką tych trendów, tak bym powiedziała. Dodam jeszcze, że Financial Times jakiś czas temu umieścił ją na liście 100 najbardziej wpływowych osób tutaj z kręgu Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o wpływ właśnie na społeczeństwo, na politykę i na biznes. Także myślę, że to jest taka interesująca ciekawostka. Jeśli chcecie, oczywiście możecie sobie w internecie na pewno więcej na temat Natalii Hatalskiej poczytać. A ta książka jest szczególna o tyle, że prezentuje tak przekrojowo nie tylko pewne wyniki badań dotyczące właśnie współczesnych trendów technologicznych, ale też stanowi taki osobisty głos autorki. Nałożony jest tutaj filtr jej osobistych przemyśleń i jej takie też prywatne bardzo zderzenie się z wyzwaniami, jakie płyną no właśnie z tego pędzącego rozwoju technologicznego. Ona się skupia w tej książce, powiedziałabym, na takich dwóch sferach tych zagadnień. To są przede wszystkim mass media i internet, ta rzeczywistość, w której żyjemy, szanse, ale przede wszystkim zagrożenia płynące z używania internetu, czyli rzeczywistość fake newsów, manipulacji, dezinformacji, ale też cyfryzacji naszych relacji. A z drugiej strony to jest takie skupienie się mocno na samej nauce, tej wielkiej nauce, na bioinżynierii, genetyce, medycynie i wyzwaniami, jakie stoją przed nauką i w ogóle w samym miejscu, w którym znajduje się nauka. Czy niesie ona, jakby jej osiągnięcia w tym momencie więcej szans dla nas jako ludzi, społeczeństwa, czy jednak wiąże się z większymi zagrożeniami? I to jest prezentacja, powiem Państwu, bardzo ciekawa. Wydaje mi się, że nawet ta część taka stricte naukowa z mojego punktu widzenia jest nawet ciekawsza. Ja dzisiaj Wam pokrótce będę chciała powiedzieć o obu tych sferach zagadnień, tak powiedzmy, ale już teraz sygnalizuję, że właśnie ta druga część dała mi więcej do myślenia i spowodowała, że zaczęłam się zastanawiać nad pewnymi kwestiami trochę inaczej, bo to nie jest tak, że też po raz pierwszy zaczęłam myśleć, nie wiem, o robotyce,
czy o przeszczepach, czy o szczepionkach. Już wcześniej się też nad tym zastanawiałam, ale Hatalska rzeczywiście pokazała mi taki trochę inny sposób, inną perspektywę. Myślę, że też jej takie osobiste doświadczenia, jej osobista droga od właśnie fascynacji technologiami do takiej już pogłębionej refleksji, analizy, świadomości używania też tych technologii, ich wpływu na nasze życie, no pokazuje i pomaga trochę inaczej na te zagadnienia spojrzeć. Zagadnienia poświęcone technologiom informatycznym, stricte informatycznym i internetowi nie są może jakoś przesadnie, bym powiedziała, odkrywcze. To znaczy, jeśli ktoś się interesuje tymi zagadnieniami, śledzi literaturę na ten temat, prasę naukową, popularno-naukową, to nie zostanie może tutaj, powiem szczerze, powalony na kolana. Te zagadnienia były poruszane już w różnych innych książkach, jeśli czytaliście na przykład o Cambridge Analytica, Mindfuck chociażby, jeśli czytaliście też książkę Harariego 21 lekcji na XXI wiek. To są wszystko zagadnienia już szeroko komentowane i analizowane. Hatalska je w taki bardzo fajny sposób tutaj syntetyzuje. Pisze właśnie o różnego rodzaju zjawiskach, trendach. Pisze no właśnie między innymi o tych algorytmach, które zamykają nas w bańkach informacyjnych. Pisze też o zagrożeniach płynących właśnie z tego zamykania się w bańkach, czyli o tej też polaryzacji. Polaryzacji też poglądów, która uniemożliwia wchodzenie w dialog, która przyczepia łatki. No, o takich bardzo, takich już bym powiedziała banalnych, wręcz mechanizmach poddawania się manipulacji, no i braku świadomości. Świadomość to jest właściwie takie słowo, które ona tutaj stawia na pierwszym miejscu i bardzo dużo też poświęca stron na analizę tego. Uważa, że w ogóle świadomość, czy świadome użytkowanie też mediów i świadome użytkowanie technologii informatycznych jest większą wartością w jej oczach niż wolność w ogóle osobista jednostki. No drugą taką kategorią jest chyba samotność, czy nawet ona używa takiego określenia osamotnienie. No i tutaj oczywiście pisze o przede wszystkim takiej digitalizacji naszych relacji, o internecie zmysłów, o wszelkiego rodzaju pułapkach, w które wpadamy. To są bardzo smutne wnioski, ale też jej obserwacje są ciekawe, bo są wzięte te case'y, które ona przywołuje z życia codziennego. Pisze na przykład o takim kompulsywnym fotografowaniu, nagrywaniu wszystkiego i to od razu pozwala nam też jakby przełożyć to na własne doświadczenie. Ja na przykład pomyślałam o rodzicach, którzy zawsze namiętnie nagrywają przedstawienia swoich dzieci w szkołach i w przedszkolach. To jest takie zjawisko, które możemy obserwować już od dobrych paru lat, że właśnie tych przedstawień nikt nie ogląda swoimi oczami, tylko aparatem w telefonie i mamy później taki las telefonów na tych przedstawieniach. I to jest bardzo ciekawe, ale u Hatalskiej jeszcze ciekawe jest to, że ona przedstawia... Prezentuje też wyniki badań naukowych, czyli pokazuje, że przez takie właśnie fotografowanie, nadmierne fotografowanie, my zdecydowanie mniej zapamiętujemy, a przynajmniej nasz mózg nie jest w stanie zapamiętywać takiej ilości szczegółów, niż w sytuacji, gdybyśmy na przykład tyle nie rejestrowali kamerą, telefonem. Także bardzo ciekawe zjawisko. Oczywiście pisze też o różnych takich patologiach, tutaj się trochę też dostaje YouTube'owi. Pisze się przede wszystkim o tej takiej łatwości do publikowania bardzo kontrowersyjnych treści, które się oczywiście przekładają na lajki, na wzrost lajków, na clickbaity. I no, z tego się wyłania taki obraz społeczeństwa raz, że głęboko z takiego zatomizowanego, czyli jakby jakichś jednostek egoistycznych, ale z drugiej strony właśnie bardzo samotnych, pozbawionych takich jakby umiejętności wchodzenia w taki żywy dialog z drugim człowiekiem, a z drugiej strony takie społeczeństwo też mocno narcystyczne, społeczeństwo, które bardzo łatwo ulega takim pokusom ekshibicjonizmu w internecie, czy chociażby takiej autopromocji. Tutaj właściwie można to podciągnąć pod każdą sferę, ale tak jak powiedziałam, no właśnie YouTube jest tutaj bardzo często przywoływany, także poddaję pod refleksję wszystkim użytkownikom. Również BookTube'a, swoją drogą ciekawe, czy można byłoby niektóre z tych też test przełożyć na tutaj to nasze małe podwórko.
Bardzo to Państwu polecam, to jest bardzo ciekawe, natomiast szczerze powiem, nie jest to na pewno coś, co spowodowało, że ja tę książkę w jakikolwiek sposób wyróżniam, bo bardziej, to już powiedziałam na początku, spodobały mi się Hatalskiej przemyślenia dotyczące nauki. Spektrum zagadnień naukowych w tej książce jest tak szerokie, że nie jestem w stanie Państwu ani zreferować jakoś pokrótce każdego z rozdziałów, ani nie jestem w stanie też nawet wylistować nie tylko zagadnień, ale nawet samych pojęć takich naukowych, którymi posługuje się tutaj Hatalska. Jest tego tak dużo, że właściwie tak naprawdę o wiele bardziej fascynujące od słuchania mnie, próbującej to w jakikolwiek sposób streścić, jest po prostu sięgnięcie po tę książkę. Ja powiem Państwu tylko, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie i czym mi właściwie Hatalska bardzo tutaj zaimponowała, bo pokazała mi trochę naukę od innej strony. Pokazała mi nie tylko naukę od jej osiągnięć i możliwości, jakie ona niesie dzisiejszemu światu i współcześnie żyjącym ludziom, pokazała mi przede wszystkim, jak istotne są zakresy odpowiedzialności za wykorzystywanie nauki, jak istotne jest też podejmowanie pewnych decyzji, które przy wykorzystywaniu osiągnięć naukowych mają później bezpośredni wpływ na nasze życie. Co mnie najbardziej pobudziło do myślenia i otworzyło mi jakieś tam klapki w głowie czy czakry, to jest materia związana z robotyką, z robotami humanoidalnymi, dlatego że też nie zdawałam sobie sprawę z tego, jak bardzo nauka jest już zaawansowana dzisiaj, jeśli chodzi o wykorzystanie właśnie robotów. No przede wszystkim chodzi o nie tylko o roboty, które mają nam ułatwiać życie takie codzienne, które mają wspierać różnego rodzaju branże, nie wiem, gastronomiczną, hotelową, czy też jakieś roboty sterujące, które ułatwiają nam życie w naszym gospodarstwie domowym, ale mam na myśli tutaj takie bardziej społeczne roboty, ona takiego określenia tutaj używa, które mają wchodzić w większe, głębsze emocjonalne interakcje z człowiekiem i które na przykład mają być, czy są już wykorzystywane do opieki nad ludźmi starszymi, z niedołężniałymi, z chorymi na Alzheimera, na różnego rodzaju inne choroby przewlekłe. I tutaj się pojawia takie bardzo ciekawe zagadnienie, które mówi o prawach robotów. I ona bardzo taki, zresztą w taki erudycyjny sposób posługuje się tutaj na przykład cytatami z literatury, przywołuje Isaaca Asimowa, który mówił, że roboty nigdy nie powinny wydostać się spod kontroli człowieka. I o tym Hatalska pisze, że właściwie robotyka jest tak zaawansowana, że właściwie te roboty mogłyby już być nawet bardziej wyposażone, nawet w niektóre funkcje poznawczo-emocjonalne, ale nie są, dlatego że człowiek cały czas ma jeszcze obsesję i strach przed tym, że roboty wymkną mu się spod kontroli. To jest bardzo ciekawa perspektywa, której ja powiem szczerze jakoś tak nie przybierałam wcześniej, kiedy sobie tam o takich kwestiach rozmyślałam, czytając na przykład jakieś artykuły popularno-naukowe. Hatalska mi na to zwróciła uwagę. A druga sfera, która tutaj wydała mi się bardzo ciekawa, dotyczy wykorzystywania też takich technologii medycznych, już bardziej znanych nam tutaj tak powszechnie, bym powiedziała, bo to jest zapłodnienie pozaustrojowe in vitro i surrogacja, gdzie ona kładzie bardzo duży nacisk, prezentując też różnego rodzaju case'y i badania, i wyniki badań, i jakby problemy, które się z tym wiążą dla społeczeństwa, które dotyczą właśnie odpowiedzialności i wpływu na społeczeństwa, czyli jeśli chodzi o in vitro i surrogację, to są głównie technologie, które mają pomagać konkretnym ludziom, ale jednocześnie myślę, że często nie zdajemy sobie też sprawy, jak bardzo istotny jest ten obszar, nie tylko etyczny, ale też społeczny i prawny, który wymaga uregulowania i jak ważna jest odpowiedzialność na przykład władz i rządzących, żeby takie regulacje zabezpieczyć i nie tylko nieść pomoc konkretnym jednostkom, ludziom, którzy korzystają z tego rozwoju technologii w tym zakresie, ale jak zadbać o tak zwany komfort społeczny pozostałych, jak przewidzieć wszelkiego rodzaju ryzyka, które się z tym wiążą. I tutaj na przykładzie właśnie surrogacji jeszcze nie takiej klasycznej, ale też surrogacji związanej z dawstwem komórek jajowych i z, no właśnie, bo ona tutaj dokonuje rozróżnienia na surrogację nieodpłatną, taką charytatywną i płatną, która jest w większości krajów na zachodzie jednak zabroniona, ale w niektórych krajach, bardziej na wschód, jednak występuje i ma się dobrze. Tu jest pokazane,
ile zagrożeń z tego płynie. I nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ważne jest zabezpieczenie tego obszaru, no głównie właśnie prawnego, bo zawsze myślałam o tym w taki sposób, że to jest jednak szansa, to jest coś, co trzeba umożliwić ludziom, dać im, pomóc im. Do tego jest właśnie medycyna rozumiana jako nauka powołana i powinniśmy z tego korzystać, powinniśmy to finansować, budżetować też jako państwa, jako rządy, samorządy. Natomiast to spojrzenie takie bardziej całościowe, które pokazuje nam te granice odpowiedzialności, konieczności tych regulacji, też trochę zmieniło dzisiaj mój sposób patrzenia na te zagadnienia. I takich, myślę, obszarów, jak te dwa, które ja teraz Państwu wymieniłam, tutaj Państwo znajdą o wiele więcej. Myślę, że te zagadnienia czy tematy, o których ja Państwu mówię, stanowią tak naprawdę około 10% treści zawartych w książce Natalii Hatalskiej. I to zarówno jeśli chodzi o te technologie internetowe, o których mówiłam na początku, ale też właśnie o te zagadnienia takie bardzo, bardzo naukowe. Ja mówiłam Państwu o internecie zmysłów, mówiłam o prawach robotów, natomiast znajdziecie tutaj bardzo dużo informacji na temat rzeczywistości rozszerzonej, na temat neurobiologii, na temat wykluczenia technologicznego, czy na przykład na temat transhumanizmu. To są bardzo, bardzo ciekawe wątki, na które po prostu tutaj już nie ma czasu i miejsca, żeby je rozwijać. Lepiej sięgnąć po książkę. Mam nadzieję, że niektórzy z Was poczuli się zachęceni. Na koniec powiem Wam jeszcze o dwóch kwestiach związanych z tą książką. Pierwsza to jest sposób, w jaki można ją czytać, bo to jest książka, której nie trzeba czytać po kolei. Można czytać wybiórczo pewne rozdziały i wynieść dla siebie bardzo dużo. Można ją oczywiście normalnie czytać tradycyjnie i ja też tak robiłam, czyli rozdział po rozdziale, ale co jest swoistą ciekawostką i naprawdę takim interesującym eksperymentem, to jest czytanie samych przepisów. Książka jest wyposażona rzeczywiście w bardzo dużą ilość przepisów i to takich przepisów, które czasami zajmują dosyć sporą część na stronie. I ja na przykład zrobiłam sobie taki eksperyment, że po całości lekturze książki zaczęłam czytać drugi raz same przepisy i też bardzo dużo dla siebie wyniosłam. I to jest pierwszy raz, pierwsze takie moje doświadczenie, gdzie rzeczywiście w przepisach są nie tylko odwołania do konkretnych jakichś, powiedzmy, badań czy artykułów, ale sytuacji opisywanych też w prasie na przykład. Więc jeśli chodzi o na przykład te kwestie surrogacji i różne kontrowersje z tym związane, tam są pokazane w przepisach case'y ze Stanów Zjednoczonych, z Indii, i jakby druga lektura tej książki samych przepisów też pozwoliła mi przyswoić bardzo dużą ilość informacji. Także to jest taka ciekawostka, że też właśnie w taki sposób można książkę czytać. A druga kwestia to jest okładka. Chciałam Państwu pokazać tę okładkę. Może zrobię później zbliżenie albo wrzucę grafikę. Okładka jest bardzo minimalistyczna i autorka kiedyś przyznała w którymś wywiadzie, że rzeczywiście no tutaj z grafikiem i z osobami odpowiedzialnymi za projekt okładki mieli ogromny problem, żeby wybrać, bo ileś tam koncepcji tej, kilkadziesiąt tej koncepcji tej okładki i Natalia Hatalska na nic nie mogła się zdecydować i ktoś jej poradził, żeby po prostu wzięła czystą kartkę i odręcznym pismem napisała po prostu tytuł i dodrukuje się tytuł. I tak dokładnie ten projekt zwyciężył, tak powstała ta okładka. Ona ma taki tutaj ciekawy zielony grzbiet, ale tak naprawdę to jest czysta, goła plansza. Odręcznym charakterem pisma jest napisane Wiek Paradoksów, to jest odwzorowanie właśnie charakteru pisma autorki. Podtytuł, imię, nazwisko i znaczek wydawnictwa. Mnie się bardzo ta koncepcja podoba, dlatego że nie wiem, czy znalazłaby się okładka i taki pomysł, który by oddał właśnie tę ilość zagadnień i eklektyzm tej książki. Polecam Państwu bardzo serdecznie tę książkę. Jeżeli ktoś czytał, to no, bardzo chętnie się dowiem, co myślicie. Zwłaszcza, że w internecie jest trochę opinii krytycznych na temat tej książki, więc ja tym bardziej będę ciekawa, co sądzą o niej widzowie kanału Znalezione, Przeczytane. A już zwłaszcza mam nadzieję, że znajdą się też tacy, którzy poczuli się zachęceni, żeby po tę książkę jednak mimo wszystko sięgnąć. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam i do zobaczenia w kolejnym filmie.